Jest strasznie gorąco. Czwarte piętro bez windy, chłopaki mieli 3 dni, żeby tutaj zrobić rzeczy najważniejsze. I zrobili. Nie mamy już okropnych ścian, tylko gładkie ściany, poza ścianą, na której będzie drewno. Kafelki, które były takim problemem, już pojawiają się na podłodze tam, gdzie nie chodzą ludzie, więc naprawdę jest nieźle. A co tam dziś w jadłospisie? Moim zdaniem ogórkowa. Natomiast kwaśna mina stolarza zwiastuje jedno. Przytargał coś obcego. Nie rzucaj tym tak! Co to jest w ogóle? Misiu, zobacz to, bo ja już o tym mówiłam. To jest obce drewno jest, no. To jest nieprzewidywalne, naprawdę. Widzisz, jak to jest ładnie zrobione? Zrobione jest zrobione, no. Jest świetnie zrobione. Ale nie jego. Dominik, sprowadzisz na ziemię? Jak zostaną jakieś resztki, to weź sobie Darek na próbkę do stolarni. Oho, zaczyna się. Dominik, wyjdź! Ja chcę mieć tę ścianę, wyjdź! Dominik wychodzi! Darek i Dominik, konflikt odwieczny. Książę, księciunio oraz król drewna. I to jest niesamowite, bo oni znajdą każdy moment, żeby się czegoś doczepić. Ale jak jemu się tak podoba, jak przyjedzie swoim samochodem, to przecież gwoździareczką ci maskę zrobię taką postarzaną, no. Ja myślałam, że ja dziecko zostawiłam w domu. Wczoraj miałam taką sytuację. Wanda, przeproś Zosię. Darek, przeproś Dominika. Dominik, przeproś Darka. I wiecie co? Wanda się lepiej słucha niż oni. Kup sobie listewki, żeby sobie zrobić tutaj pod to stelaż, tak? I jedziemy na całości. Chcesz tą ścianę? Ja ci zrobię tą ścianę. W tej chwili zrywam się stąd kompletnie. No. Jadę do warsztatu sobie zrobić tą szafkę do łazienki. I rano się melduję i zaczynam robić tą ścianę. Ale ty mnie pytasz, czy mnie informujesz? Zabrzmiało trochę jak szantaż. Właśnie ja zauważyłam. Weź sobie do serca, że kobiety lubią być pytane o zdanie, a nie, że ty mnie informujesz. Nasza relacja na tym ucierpi po prostu. Czy ja mógłbym? O! Mógłbym! Dariusz, no, tak mógłbym! Mógłbyś, do warsztatu mógłbyś pojechać, ja na pewno listwy mam. A jutro rano będę robił tą ścianę. Nie wyjdę za ciebie. Już nigdy nie wezmę żadnego ślubu. Nie, bo wstań ja z kolan. Wiem, nie możesz wyjść za mnie, bo zostałbym oskarżony o bigamię. Jeżeli długo i szczęśliwie. Dobra, chciałam jeszcze jedną rzecz tylko powiedzieć, bo Dariusz robi takie sobie Q&A, czyli question and answers, pytania i odpowiedzi na swoich mediach społecznościowych i cały czas pojawia się jedno. Czy jesteś z Lotą Szelongowską? To chcemy powiedzieć od razu tak. Nadal jesteśmy razem w programie, ale nie jesteśmy parą prywatnie, ale przyjaźnimy się od lat. Już nie, no, nie drążcie tematu. Widzimy się w domku wieczorkiem, dobrze? Tak, wieczorem. No, dobra, co ci ugotować, bo ja pojadę wcześniej, no, to coś dobrze tam zrobię. Nie? To ja zrobię ścianeczkę i pokażę ci zdjęcia, dobrze? Dariusz, jajeczniczka, tak, na kolację? Jajeczniczka na kolację może być. A później się dziwią, że randki w ciemno mają taki efekt.